Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Gryfif. Z tej strony Nina i kontynuujemy. Okej, pan dalej ma problem. Ja kontynuuję jeszcze już. Miałam przerwać, ale tak mnie cały czas... to jest chyba to miejsce. Tutaj. Nie to. To. To nie są... To nie jest to miejsce? To nie są te oznaczenia? Tu nie ma tego posągu, jak to nazwać. No i co mam zrobić? No poczekaj, bo nie mam... No i? Co teraz? Jak tego tu nie ma? No to gdzieś przenieśli? Się mam dowiedzieć, gdzie to przenieśli, czy coś? Nie, bo tak sprawdziłam, że jeszcze sobie pochodzę i może zobaczę, co na tej mapie trzeba było znaleźć. Ale co to jest za dźwięk? Ale wydaje mi się... Chyba, że... Że to jest taka kwestia. A to chyba słyszę. Że... Może to z drugiej strony jest? Nie no, z drugiej strony jest przejście już do tego i tam nie ma, ale to jest to dziwne, bo ja wczytałam teraz grę i on dalej jest zawieszony, tak. Czyli dopiero jak chyba opuszczę obszar, to no w sumie bardzo dobrze, przynajmniej nie łazi i nie ma ludzi. To co, ja już więcej nie będę szperać tutaj. Uznaję, że zdobyłam wszystko, co mogłam z tego obszaru prawdopodobnie. I to całkiem przypadkiem, bo bez mapy. Jeszcze ciekawe, że tutaj jest coś. Że tu można skoczyć. Skoczyć. Co to jest za... Szyld. Nie wiem. Ale czemu to... Ojej. Nie marnuj tego. Wspiąć się na to nie mogę. I wykorzystać w inny sposób też chyba nie mogę, bo... A, mogę spaść stąd. A po co? Coś zobaczę? Mam wrażenie, że w tej grze nie ma przypadków. Każda belka, każde jakieś takie miejsce podejrzane jest po coś. A. Tylko, że to jest wszystko? Nie, mogę... No, nie jest, po coś. Po piwnicy. I to jest wszystko tu. Dobra, no znaćki znaćkami. Trzeba jakoś na to pamiętać, że jednak... Nie, no tam stamtąd mam ewentualnie, ale ja na górę jakoś dałam radę wleźć, przecież to jest, tam na górę nie wchodzę. Nie, dla mnie to jest tylko jakieś... Coś tutaj powiertane jest, ktoś tu mnie ściemniał. Ja bym to jeszcze obeszła, skoro jeden jest uwięziony, żeby to wykorzystać, ten bug. Żebym drugiego uwięziła, tylko że ten jeden się pewnie striggeruje wtedy. Tutaj wisi. To czemu ja go mogę odciąć? Albo jakoś inaczej uwięzić. Ciekawe, czy dałoby się go zastrzelić. A poczekaj, bo jak ta szpitalina jest? To będzie makabryczne trochę. No, chyba nie ma możliwości. Nie no, nie ma żadnej aktywności tutaj. Jakby spadł na niego i go zabił, to byłaby taka smutna sprawiedliwość, nie? To chyba tutaj nie ma, nie wchodzi w grę.
Dobra. No to chyba nie wiem, no nie ma, no. Chciałbym tam przebiec. Tylko tak, kto mnie będzie widział? No dobra, zobaczymy, czy mnie tu nie zauważyli. Oj, bo cię kłody zastrzelę. Nie chcę iść górą, nie chcę mi się łazić górą, rozumiesz ty to? Cio tam. Ty mnie chyba widzi, on mnie wsypie. No, strasznie. Schowa się gdzieś, jest ciepło. A robią hałas oni. Takie kółeczka. Jak się mogę schować? To jest strażnik? Nie. Chyba zwykły człowiek. Mam nadzieję. To ja? Was that thunder across Dayport? More like an explosion. It sounded like it came from the keep. All those pipes going in and out of it. I always said the Baron's technology would do us no good. Tam coś jest. Lina, dobra. Sprawdzimy, czy się uda. Jak się nie uda, to się nie uda. O! Kurde, gdzie ja się dostałam? Jak to tędy? Dobra, pamiętaj wrócić tam, bo tam linę spopuściłam i... O, ludzie złoci, naprawdę. Przepraszam, co to jest? Co to jest? Pracownia Ektora? Kim jest Ektor? Dobra. Dawaj. Nie wiem, gdzie dotarłam. Kurde, 15 odcinek pewnie, a ja odkrywam jakieś podstawy pewnie. Pracownia Ektora. Słuchaj, mam problem. Jeden facet mi... Ektor, I presume. Is that you? The master thief? Who's your friend? That's my metal man right there. My life's work. All clockwork and machinery.
He could revolutionize the city, get me the recognition I deserve, if it weren't for that damned Baron. The Baron's a damn fool. He grew impatient, ordered me to destroy the project. But I couldn't pull apart my metal man, could I? The job, Hector. What do you need? My friend here is almost whole. Problem is, I've been stabbed in the back by the very scum I hired to build him. One jealous lout even stole my metal man's mechanical hand. And you want it back. Exactly. Alfonso, the weaselly tailor of Stone Market, has stashed the hand in his shop. Recover the device, and I'll pay you for your trouble. Szyte ręcznie. Hector chce, bym włamał się do zakładu krawieckiego Alfonso i wykradł mechaniczną rękę, która, jak twierdzi, należy do niego. My groveling days are behind me. Jest coś dziwnego w tej całej sprawie, ale sam łup brzmi interesująco. Na pewno chcesz rozpocząć to zlecenie klienta. Tak, akceptuję. Niemniej... Great things. Check out Alfonso's attire in Stone Market. That weasel's no doubt stashed my metal hand in his tailor shop. Ja musiałam szukać po całym mieście takiego punktu. Nic nie powiedzą. To ja to chcę. Jak mogę to uzyskać od ciebie? Znajdźka. Come to admire my metal man. He's a thing of beauty, don't you think? Poza tym, jak oni mogli tak schować taką misję i pytanie, czy to jest misja poboczna? Wiem, ale czy to jest... Dobra. Czy to jest misja, która się pojawiła teraz, czy nawet wcześniej, czy co ja miałam w ogóle zrobić i w ogóle co z Basso? Bo nie poszłam. Zlecenia klienta Hector. I znaleziono jeden z 21 zleceniodawców, że tu jest. List Alfonso do Hectora. Trudno mi w to uwierzyć, Hectorze, dlaczego to właśnie tobie inżynier powierzył zarządzanie projektem. Wybacz szczerość, ale zupełnie sobie tego nie wyobrażam. O, nie oddam ci ręki do czasu, aż inżynier potwierdzi twoje słowa. Mam na głowie inne problemy, Alfonso. Zrobisz mechanicznego potwora. Dobra. List clockwise do Hectora. Adresat pan Rothschild. Stąpasz po cienkim lodzie, Hectorze. Nie pomogę ci w tym przedsięwzięciu. Serce to mój autorski projekt. Powinienem poinformować inżyniera o twoim podłym planie przejęcia projektu automatu. Jeśli znów o tym usłyszę, klnę się, że zrobię wszystko, by cię powstrzymać. Nadawca ladder clockwise. Aha. They think I can't pull it off. I'll show them. I'll show all of them. Pamiętnik Hectora. Pamiętniki Hectora, strona 1218. Po miesiącach wytężonej pracy w samotności nareszcie ukończyłem automat. Baron Nordcrest, gdy zobaczył geniusz mojego wynalazku, błagał o wybaczenie, ale powiedziałem mu, że jest już za późno. Miasto okazało się być niegodne. Chwała mego automatu nie zostanie doceniona w tym królestwie nędzy. Zaoferowałem automat wielkiemu miastu Blackbrook. Mój wynalazek zrewolucjonizował przemysł i przyniósł dostatek jego mieszkańcom. Blackbrook urządziło paradę na moją cześć. Gdy patrzyłem na twarze wiwatujących tłumów, przemknął mi też widok miasta na horyzoncie, malutkiej ginącej skorupy, która wkrótce pamiętana będzie jedynie jako miejsce urodzin Hectora Rothschilda, inżyniera wynalazcy geniusza. Koniec tomu pierwszego. Na marginesie ostatniej strony znajduje się wulgarny szkic Alfonso Clockwise i barona Norcresta. No nie pokażą, nie pokażą. Ja się muszę tam dostać do tego. Mogę go ogłuszyć albo to rozwalić? Tu nie ma jak. Ale ja tu chcę, no... Tu jest znajdźka. Bastards gave up on me. As soon as I'm done, they'll come begging my forgiveness. Mogę to rozbić? Dobra, kiedyś tu po to przyjdę. Jestem tego pewna. Do you mind? I can't work with people looking over my shoulder. I'm a busy man, but I'll make time for you. Check out Alfonso's attire in Stone Market. That weasel's no doubt stashed my metal hand in his tailor shop. No dobra, mamy zlecenie, więc Basso poczeka. Something tells me Hector isn't the brains behind this operation. I'll play along, at least until I've been paid.
mówisz? Że to wystarczy? W ogóle lubię głos Garretta strasznie. Jest taki męski, ale taki delikatny jednocześnie. Taki rozsądny. Znaczy głowa mi strasznie boli. Czy dobrze mi się jakiś rozsądny człowiek, który bym powiedział idź już stąd. Nie siedź przy komputerze w tyle. No tu, tu, tam, tu i kurczę co, jeszcze jest 22 zlecenia takie mam mieć. Lina. Gdzieś zrobiłam linę. Pewnie bym spadła. Prosto im pod muzie. Prawda? Tu jest ta lina. Co wbiłam ją tu? I teraz pytanie moje jest następujące. Czy ja się do niej dostanę w jakikolwiek sposób? Coś już tam zawracają tak szybko. Oni by was normalnie uśmiercę. No muszą pochodzić. Czy jak szybko przebiegnę, to to... A, tak. To był dobry plan. Ja cię kopnę w coś, to normalnie ja cię normalnie skrzywdzę za chwilę. Już cię tu zobaczą. Trzymaj oddech, może któryś nie popatrzy w tym kierunku. Musiał się wspiąć w tym momencie akurat na coś. Nigdy się nie wspinał, tym razem musiał, bo tak. Co za łajka. I to jest tylko przejście na to, nie? A to mi daje. Tam coś jest. I tam jest chyba... Przepraszam, ale tutaj nie przejdziesz po tym. Znaczy przejdziesz, ale po co? Aha. Dobra, zwracam honor. Tam jest... trafimy. Stąd... w to. Trafiliśmy. Mógłby ktoś umyć te okna już na jakiś czas, nie? What's next? Spider-Man normalnie. No i fajno. Czyli mamy zadanie tutaj, w tym obszarze kolejne, gdzie Nina miała opuścić tę mapę. Dobra, poczekaj, on mówił, że... To jest, od razu mi zaznaczyli, nie muszę szukać. Pchi! No to chodźmy do tego zakładu krawieckiego. Oj, oj, oj. Nie, poczekaj, bo zakład krawiecki jest... O kurde. Trzeba obejść. Po drugiej stronie jest zakład krawiecki, więc ja muszę to jakoś... Jak to obejść? Jak się tam dostać? Poczekaj. Tu się wrócę. Do tego. To jest... Tu muszę gdzieś jakoś się dostać. Ja myślałam, że po prostu pójdę na drugą stronę ulicy i będzie po zawodach. Ale nie. No to co? No to pstro. No to dobrze byłam szłam. No, trzeba znowu obejść wszystko po prostu dookoła. Poczekaj, jak ja mam tu przejść? We'll stop again.
Ten tu siedzi i jeść nie woła. Nikt go nie czepia się. A ja muszę się chować. Jesteście nienormalni. Dalej tańczy breakdance. On już tak zostanie? Na ever? Może ja mu skrócę męki faktycznie. Ujuj. I should get more sleep. Blokował się chyba, bo mnie zobaczył. Uzdrowił go mój widok. No. Garrett, błagam cię, zeskocz. Muszę obejść chyba cały ten obszar nieszczęsny. Główna misja, wiem. Ale ja robię poboczną. Może będzie wygodniej pójść tędy. Tu się świeci? To są zapalone, nie? Tutaj też gdzieś było. Oczywiście, że nie. Czemu ona się nie świeci? Czy to jest świeczka? Chyba. Nie? To co to jest? No to jest na pewno świeczka, tylko z drugiej strony muszę ją podejść. Kurde. Jak zajść tę świeczkę z drugiej strony? Tu jest świeczka. Przy Smoking Silverman. No właśnie, tutaj było coś oznaczone tym Smoking Silverman. Że tu i na dole. Nie, tam byłam po tych schodach, to jest tam, co nazwałam to, bez mapy. Poczekaj.
jest ta świeczka? No kurde, jak mam... No jest... Okej. Okay. Nie, co ty zrobiłeś? No popisuj się. Chyba żartujesz. Czy one gasną? Przepraszam, że 5 razy zapalam na dzień. She's waiting. I tam też jest świeczka. Tam. Ale jak tam się dostać, to już pomysłu nie mam. O! Poczekaj. Nie no, tu byłam już. Prawda? No w sumie. A poczekaj, może to tam, z tego. Tu byłam, ale może stąd uda mi się perspektywę złapać. A teraz już niczego nie złapię, bo już nie wiem, gdzie jestem. To jest ten. Nie wiem, tej jednej świeczki, która teraz zgubiła mnie. Wrócę się do tego punktu, wejdę tam, odpalę tę misję i prawdopodobnie nas nie wyrzuci tak od razu, bo my się mamy tylko udać. No tam chcę się dostać, kurde, musi być jakaś opcja, żeby się tam dostać, nie ma opcji. Ja tam wchodzę, dawaj, puść mnie tam. Będzie mi się bardzo, bardzo gniewać, jak mnie tam wpuścisz. Spadnę z dachu i pewnie się będziemy gniewać. Na co mi to? Ale to naprawdę trzeba wysoko wleźć, żeby... Kurczę... Mogę. Ale spadam. Dobra. Dobra, wrócę tu jeszcze. To jest niedaleko. Ta świeczka jest niedaleko. Kurde, już tyle zużyłam. Tyle kupiłam i wszystko zużyłam. Jestem narkomanką. Sam zacznę głosy słyszeć. Czemu tak? Krótko, na tak krótko to wystarcza. Nie dobrze. Dobra. Chodźmy stąd. If we speak out, they strike us down. They beat Jacob. Split his lips, broke his teeth. But he kept shouting. Never lost his conviction. You should have seen the light in his eyes, spitting his own blood on the blacktops. Tutaj szliśmy. Czarny zakątek. Jak czarny, to czarny. You read the newspaper? They're saying the livestock cull worked. Worked for killing all the animals, I suppose. The gloom's still here. Can't read, but I can smell shit all the way from Dayport. To byliśmy. Dobra.
zapalają na nowo, jak tylko wyjdę, nie? No nic, jakoś trzeba sobie radzić. Pójdziemy. Znów ten. You can't eat ravens. Why not? Bad luck. Bad luck doesn't taste so bad after a quick roast over the fire. Dobra, idziemy do tego basu. Chyba wtedy uda nam się uruchomić tą drugą. No, lecimy pod koślawym bełkotliwcem. Co znów? Where is it? Where did he put it? It isn't here. No. What are you doing, Garrett? That book you obtained for me. It's gone. Where's Basso? The thief taker general dragged him off along with some of my graven. He's taken it. I should have known the Baron would do this. You're telling me my friend's been beaten and dragged all because of that book? What's so important about it? It holds many secrets once thought to be lost. But within it, I believe, there is the key to saving this city, saving all of us from the gloom. And yet I know the Baron would not use it for such good. And now he has it! Basso knew that book was important. Lucky for you, it's still here then. Basso's no idiot. Book. Sounds like a good read. Where'd they take Basso? To the keep, but it's well guarded. You can't just walk in the door. That's good. I'm not a big fan of doors. It's not possible. Oh, wait. There may be a way. Go on. Jacob. Loyal, devoted to the cause, wanted to strike the Baron in his heart, so he's been studying the keep for some time. He knows a way in. Nie dotykaj mnie. How do I find this Jacob? Alas, the Baron has him chained up in Greystone as a message to those who might oppose him. Tortured, but alive. Za dużo wiesz. Once I find my fence, I'll see about your graven. We're not so different, you and I. Garrett. To bring change. One day the people will thank you for that. You think too much of the people, Orion. Let's see if Orion's man, Jacob, knows anything. I'll find him at Greystone Plaza. I na plac piskowców. Poczekaj, mamy dużo rzeczy do zrobienia. Zdrada. No ale myślałam, że będzie jakaś... Nic? I have something that might interest you. Zabiliście mu ptaszka. To już wymaga zemsty. I should get more sleep. Over here, I have something for you. Ktoś do mnie szepcze. Idę do ciebie. Co skrzyta mnie? I have something for all no, your tak. nefarious wiem. Needs. Wiem. Cieszę się, dawaj mak. Czekaj, mogę powiększyć chyba sobie... To nie, ale chciałam... Powiększyć sobie torbę. O!
No, dobra. Miałobyś taniej. Zalecenie lekarza? Cenę maku. Dawaj. Zmniejszę cenę maku. To wszystko już niepotrzebne. Mak chcę kupić. To jest bardzo, bardzo... Nie sprzedać, kupić. Ale wydaje mi się, że ta cena jakoś nie uległa zmianie. Jedzonko. Jak już. Ale jestem bogata, się muszę zapytać. Oczywiście, bardzo mi miło będzie. Poczekaj, tu mam przejście do targ kamieniarzy. Poczekaj, nie. Ja jestem... Wyśledź mapę. Ja jestem tu, ja muszę być gdzieś tu. Jak tu się dostać? Czy nie mogę się dostać tu? Czy jest jakaś inna metoda? Tak mi wywali mnie... Tędy mi wywali chyba. I wtedy będę dalej tu. Poczekaj, tam jest fabuła główna. Ja jesteś na poboczną. Bo tu mi wywali od razu do... Ale to też jest targ kamieniarzy. Też mnie wyrzuci... Czekaj, bo wyrzuci mnie z drugiej strony wtedy. Tu. I wtedy... ja muszę... Nie, to ja nie chcę tu. To wyjdźmy tamtą stronę. Zobaczymy, gdzie mnie wyrzuci. Ja chyba ja nie wiem, gdzie na pewno pokorzystać, ani się posługiwać w ogóle tym światem. Z tego, co ja widzę. Dobra, wrócimy tędy. Im dalej od misji głównej, tym lepiej dla mnie. No i teraz jesteśmy gdzie? Tu. Czy tędy damy radę jakoś przejść, żeby tu się znaleźć? No bo jak tu mnie wywala, to jestem tu i tu, tu i tutaj też nie mogę przejść. Czyli jest szansa, żeby tędy. No tu też nie mogę. Nie mam pojęcia, jak dotrzeć do tego miejsca. Nie wiem, jak ja to potnę, bo trochę się nałaziłam, nakombinowałam i w końcu się okazało, że ja nie widzę możliwości dojścia gdziekolwiek. W sensie, że no bez dojścia tu się muszę chyba dostać i wtedy tu, no oczywiście. Czyli to musimy zrobić na plac piaskowców, tak? Dobrze przeczytałam? I musimy to zrobić po prostu. Okej, ale tak, teraz moje pytanie jest następujące. Czy ja tędy przejdę? Czy ja tędy nie przejdę? Gdzie ty jesteś w ogóle? Ty jesteś tu. Czy tędy da się radę jakoś tu przejść? Czy się nie da rady? No dobra, zaraz zobaczymy. Leciutko skacze, podoba mi się to. Boże, naprawdę, nie, to niestety jest dla mnie gra, którą muszę ciągnąć. Bo ja nie pamiętam. Chyba się nie da. Ja nie pamiętam, gdzie ja byłam po prostu. Już nie mówiąc o używaniu... skrótów czy czegoś takiego. Przecież to jest dla mnie katastrofa. Ale co, tędy gdzieś przyjdziemy? Co ty mówisz? O jest. Co się tam dzieje? Też mnie boli gardło, ale bez przesady. A, tu nie mogę. Po cóż ja miałam tu wejść? Spacja, wspinaj się, ale co, że na to? Aha. Ty złapałeś się nawet, jaki ty bystry. I dalej krążymy w kółko. Nie, no muszę tamtędy przejść najwyraźniej. No, bez sensu, jesteśmy w punkcie wyjścia, dobra. A wiesz, odkryłam, że to ten taki skok. To w sumie można we wszystkich kierunkach zrobić, w prawo, w lewo i do tyłu też. Nie? Taki disappear. Dobra, starczy tych żartów. Ja muszę obejść ten plac po prostu, bo tego się chyba nie da inaczej obejść. Czy
tędy. Najpierw górą na tyle, na ile się uda. Ale tam mieliśmy jakieś coś... Jakieś znaczki, ten ta mapa, ale chyba tę mapę znalazłam. Tak, tutaj mamy dokąd przejście. To jest przejście do... podkoślawym bełkotliwcem. Zauważycie, że słów bełkotliwy, który dla mnie jest problematyczny. Jest, oj, jest słowem, który osoba, która by bełkotała, w życiu by nie wymówiła. Gdzie to będzie? Czekaj, to będzie tu, pod trójką, nie? Tam te mapy. Nie? Nie, to będzie pod... Nie wiem. Gazety mam 9 na 19, to niezły wynik, kurczę. A to? Dziennik poglądacza, czy to... To jest teraz w prologu, nie? Madame Flowers, a jak mam to kurde znaleźć? Wynajmuję mieszkanie. W tym miejscu powinnam była szukać, ale nie wyszło. No dobra, to idziemy dalej, nie? Skokami. Czemu tu mnie prowadzisz przez ścianę? Miałam nadzieję. Oj. Teraz tak. Czy nam tutaj ktoś będzie chodził? Bo nie pamiętam. Chyba tędy już nikt nie chodzi. Ale świetnie to wygląda. O. Fajna kryjówka. Tam można wejść na górę, ale posłuch. Czy ja tam byłam na przykład? Bo mnie to kusi, to miejsce? Sprawdzimy. Tak, mina szła i nie doszła znowu. Miałam problem z dochodzeniem po prostu. Gdziekolwiek. No ale co mi po tym, jak to już nie można dalej? A można! Gardziel! Aha, to jest... To czekaj, czy ja przypadkiem nie jestem znowu w tym samym miejscu, co miałam? Dobra, nieważne. Ja się musiałam potem leczyć. Dobrze, obeszłam to po prostu chyba. Prawda? Przez gardziel. Co, tędy, nie? Tak, tędy. Okej, przechodzimy do tego miejsca tu. I tu prawdopodobnie... Ludzie mają dosyć jakiś bunt, kurczę. Się szykuje. I hear voices in the dark. I hear the call of the crows. What do they say? What do they say? They speak Orion's message. They sing and scream of a glorious fire. The gun crazy, will burn and the city will blacken. I don't know. The Baron's machines will be destroyed. And when the smoke clears, the dawn will break. We'll breathe freely again out of the stink of cinderfall. Fresh food and water for all and faith in a better future. Ujrzymy sobie tutaj, bo nie pamiętam, czy byłam, ale... Nie byłam. Jak maksymalna liczba przedmiotów? Nie może tak być, dawaj. No ale co, to wszystko? Spinaj się? A na co? A po co? A po to. Poczekaj, co to jest? Nowy dokument, poczekaj. A, to mieliśmy jeszcze robić, patrz. No dobra, nowy dokument, ale gdzie? Które to będzie? Aha. Teraz przejrzyj to wszystko, gdzie jesteśmy? To miałam 4x4, patrz, wszystkie te dokumenty. To było proste akurat. To była tragedia. Czemu to 4x9 tylko? Prolog 2. Południowa dzielnica 2x15. No powinno mi oznaczyć, kurczę, jakiś z wykrzyknikiem, cokolwiek, no patrz. Czyli nie wiem, zdobyłam jakiś dokument, nie jestem w stanie go przeczytać, niestety. Nie wiem, co to było. Szkoda, przykro mi bardzo. Ależ to był ten mak? To było wszystko, ale czemu nie zaświeciło mi się, że nowy dokument i ten o, przeczytaj. Czy ja po prostu jestem taka ślepa i nie widzę. Moment, pauza. Zrobimy pauzę, ja to dokładnie zobaczę. Co ja mogłam przeczytać? Bo tutaj jest taki...
To chyba byliśmy. Ten chyba był pierwszy, drugi, trzeci. Tu byliśmy na pewno. Tu jeszcze taki mamy do ogarnięcia. Chociaż wydaje mi się, że to wiem, gdzie jest, ale może się mylę. No zobaczymy, o co chodzi z tym przełącznikiem. Może jakąś zbroję dostaniemy. Uj! What's next? A ja bym tam chciała, czy wy mi zrobicie krzyk? A nie, to jest policjant, to nie jest policjant, tylko ten. Jak się tam mam dostać po te, to coś? Jak mam was rozgonić? Ja chcę to! A jak zgasić tą lampkę? Kurde, no nie da rady. Musiała przyjść, jak oni rozgonią ten tłum. Czekaj. Było, wspinaj się, gdzieś było. Wspinaj się. No to czemu mi zasieciło tak bokiem, jak stałam dopiero? Mogę na nich coś zrzucić? Żeby było zamieszanie i się rozpierzchli? Jestem bezwzględna po prostu. No i teraz mam tu iść. Tu jest ten. Tu będzie zadanko. Nie mam tu. O, tutaj będzie, nie? Tutaj będzie ten. Obelisk. Szukamy też świeczek. Wydaje mi się, że świeczki są na konkretnym obszarze, czyli tam. Chociaż wszystko jest możliwe, że jednak inaczej będzie. Nie na najlepsze w narrację po prostu. To robimy. Dzisiaj to. Taki jest plan. Proszę to oznaczyć. Śledź. No, dzisiaj to robimy. Taki jest plan. Nie robimy fabuły, tylko robimy... Dobra. No ale... Chłopczyku, kroczek i za kroczkiem. Ja bym tutaj zgasiła sobie to pochodnie, bo wydaje mi się, że to będzie generalnie i wydaje mi się, że chyba ktoś tu nam może przeszkodzić. Prawda? O, co tu się stało? Ktoś umarł? No i teraz F11. No, ostatnie ostrzeżenie, czyli to chyba. Przestań unikać, Molly. Pożyczyłem ci gotówkę wiele miesięcy temu i czas wreszcie spłacić dług. Będę czekał w umówionym miejscu w uliczce Mącących. Nie każ mi przychodzić po siebie. To jest ta Molly? A może będziemy szukać zabójcy? Chociaż w sumie... Lepiej, żeby zabójca nas nie szukał. Dobra, będziemy robić teraz zadanko. To sobie zostawimy na następny odcinek. Tak więc to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.